Dzień dobry. Dzisiaj prezentacja octu jabłkowo-żurawinowego, który był robiony na jesieni. A w tej chwili chciałam zaprezentować przede wszystkim matkę, tak zwaną octową. Nie wiem, czy każdy, czy Państwo wiecie, że wytwarza się właśnie poprzez produkcję kwasu, paczek kwasu mlekowego i octowego, fermentacji. Tutaj się wytwarza tak zwana matka i warto ją zachować. Ja właśnie pokażę, jak to wygląda. O, widzicie? Taka galareta. Oj, tu mi się... Warto jej nie zniszczyć. I jak zlejemy już ocet, to matkę można zostawić na następny rok nawet. O, 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 ops. Chciałam tutaj pokazać, ale... Widzicie, to jest matka octowa, taki glutek, bardzo fajnie to wygląda, o, i nigdy nie powinno się jej wyrzucić. Ocet jest przepyszny, jest to podwójna fermentacja octowa, przepraszam, musiałam sobie rękę wytrzeć, podwójna. Tutaj teraz to mi się zmąciło. On jest bardzo ładny, klarowny, z lekkim osadem, ale jak odstanie, to jest ładny ten ocet. No tutaj były jabłka ekologiczne, skórki od jabłek ekologicznych, czyste, ładne skórki, plus ekologiczna żurawina, zalane przygotowaną wodą i z dodatkiem cukru. Fermentacja była około 6 tygodni i potem odsączyłam ocet, czyli wyrzuciłam te skórki, żurawinę również wyrzuciłam i tylko ten osad, który został, no to dodałam miodu. Dodałam miodu i pozostawiłam na następne około 6 tygodni drugiej fermentacji. I wtedy ten ocet jest, no oczywiście później trzeba przecedzić i zlać. Ten ocet jest wtedy bardzo mocny, przepyszny i jest, no może stać sobie ile się chce, więc ja zlewam w butelki i stoi sobie, no widzicie jaki ładny, w lodówce może sobie stać w jakimś miejscu zaciemnionym. O. Jest pyszny, kwaskowy, jak to ocet, ale kwaskowy od żurawiny, no bardzo oczywiście zdrowy. Także można stosować go do sałatek, do zup, do sosów, do wszystkiego, co po prostu się, gdzie się dodaje ocet, to bardzo dobry. Także dzisiaj chciałam tą matkę pokazać. Dziękuję, do widzenia.